My, starzy ludzie w autobusie, nie powinniśmy jeździć nim. Lecz nie wybiera ten, kto musi, kto wybrać nie ma w czym. Miejsca już dawno są zajęte, zostało tyle, żeby stać i czekać, aż w uliczki kręte autobus zacznie gnać. Dookoła obce plecy tkwią i wszyscy patrzą gdzieś nad nami, podczas gdy nasze ręce drżą, wciąż się mijając z uchwytami. Szarpną, tracimy równowagę, wspieramy się na byle kim. Kto cofa się jak przed zniewagą i patrzy wzrokiem złym. A my przeprosić, przybrać pozy już nie jesteśmy w stanie, bo źrenice nasze pełne grozy w kierowce wbite są. Kierowca o nas ani dba, wpatrzony w drogi swojej znaki. To przyhamuje, to znów gna, na swym fotelu tkwiąc okrakiem. A nam dostępu brak do okien, a nam dostępu brak do drzwi. A każdy staje do nas bokiem i w duchu z niedołęstwa drwi. I na właściwym wyjść przystanku nigdy nie było dane nam. Pani telgnąc do drzwi bez klamki, patrzymy, to nie tam. Ze skargą do kierowcy znów, aż ktoś nie przerwie narzekania, napis wskazując nam bez słów, że z nim rozmawiać się zabrania. Lub pasażerów chór nas zdławi i dobrotliwie skarci nas. Dwie możliwości nam zostawi: pętle lub do zajezdni zjazd.